Mamy do obliczenia taką całkę. To jest zadanie zgłoszone przez jednego z użytkowników portalu. Czyli mamy całkę z 2 do potęgi logarytm naturalny z x, całość podzielona przez x po dx. No to jak coś takiego rozwiązać? No tutaj widzimy, że występuje jakieś takie wyrażenie, gdzie jest logarytm naturalny z x i występuje też pochodna logarytm naturalnego z x. To powinna być dla nas pewna wskazówka. Ja może napiszę to właśnie w takiej postaci, żeby to było lepiej widać. Czyli mogę napisać to w takiej postaci, że to jest całka z 1 przez x razy 2 do potęgi logarytm naturalny z x pod dx. I teraz widać, że tutaj występuje zarówno logarytm naturalny z x w tej całce, jak i pochodna tego logarytmu naturalnego z x, czyli 1 przez x. No i to jest taka wskazówka, że tutaj Warto jest wykonać podstawienie w tej całce, zamienić zmienne. Właśnie podstawić ten logarytm naturalny, dlatego, że występuje również pochodna tego logarytmu naturalnego. No to zróbmy to. Czyli podstawimy sobie jako nową zmienną, powiedzmy u, logarytm naturalny z x. Wtedy pochodna du po dx, to jest po prostu 1 przez x, tak jak mówiłem. Czyli... Możemy to zapisać w takiej postaci, że du to jest 1 przez x razy dx. Czyli tak te różniczki się przeliczają jedna na drugą. du to jest to samo, co 1 przez x razy dx. No i właśnie 1 przez x dx tutaj mamy w tej całce, bo tutaj mamy 1 przez x, tutaj mamy dx. Czyli możemy dokonać tej zamiany zmiennych. Napiszemy sobie tutaj, że to jest całka. 2 do logarytmu naturalnego, z x, czyli to jest moje u. Tak tutaj wybrałem. No i tutaj razy du. Bo te podkreślone na czerwono rzeczy, to jest po prostu du. 1 przez x razy dx to jest du. No i mam taką całkę teraz do obliczenia. No to ona już wygląda dużo prościej. Dlatego, że muszę po prostu 2 do u całkować. No umiem całkować funkcję wykładniczą wtedy, kiedy podstawą jest e. No bo wiemy, że jak mam e do U, to całka z E do U to jest po prostu, tutaj jeszcze DU powinienem mieć, to jest po prostu E do U dodać jakaś dowolna stała C. No dobrze, to wiem. Ale teraz mam całkować 2 do U. No to tutaj mogę sobie pomóc, zamieniając 2 do U na funkcję wykładniczą o podstawie E. Tylko jak to trzeba zrobić? Że wezmę inny kolor. No zrobimy to w ten sposób, że przedstawimy sobie dwójkę jako jakąś potęgę liczby e. E do jakiej potęgi to jest 2. No e do potęgi logarytm naturalny z 2, dlatego że logaryt naturalny to jest logarytm o podstawie e. I co to znaczy logarytm o podstawie e z 2? To znaczy taki wykładnik, do jakiego trzeba podnieść e, żeby dostać 2. Czyli to logarytm naturalny z 2 to jest ten wykładnik. Jak podniosę e do tego wykładnika, no to dostanę dwójkę. No bo logarytm naturalny z dwóch, tak jak już mówiłem, to jest taki wykładnik, do którego muszę podnieść e, żeby dostać dwójkę. Czyli to z definicji logarytmu to jest tak. No i teraz mogę tutaj podnieść 2 do potęgi u i prawą stronę też podnieść do potęgi u. Czyli tutaj sobie dopiszę, że to też do potęgi u podnoszę. No i te wykładniki tych potęg mogę po prostu przez siebie pomnożyć, czyli to będzie równe. E, no i napiszę w takiej kolejności. Najpierw napiszę u, potem logaryt naturalny z dwóch, żeby wiadomo było, że to u nie jest pod logarytmem. Czyli to jest równe tyle. Czyli zamiast 2 do u, mogę napisać e do u logaryt naturalny z dwóch. Czyli moja całka przyjmie wtedy taką postać, że to jest całka. I tutaj napiszę sobie e do u razy logaryt naturalny z dwóch. Tutaj mamy u, tutaj mamy du. No i teraz muszę to zcałkować. No ale znowu mam pewien problem, dlatego że mam do całkowania E do U raz jakaś stała. Nie E do U po prostu, a to umiem zcałkować, tutaj to całkowałem, tylko mam E do U raz jakaś stała. To co ja tutaj muszę zrobić? Mam taką sytuację, że mam całkę nie z E do U, tylko z E do A razy U. No ale to też jest stosunkowo proste. Dlaczego? No, dlatego, że to będzie znowu e do a razy u razy 1 przez a plus dowolna stała c. A dlaczego tak? No, dlatego, że tutaj mam funkcję złożoną e do jakaś stała razy u. Czyli jak różniczkuję taką funkcję, no to wychodzi mi znowu pochodna funkcji wykładniczej, czyli e do a razy u i razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy a. Czyli gdybym różniczkował funkcję e do a razy u, to wyskoczyłaby mi przy różniczkowaniu jeszcze ta stała a. No to dlatego tutaj napisałem 1 przez a, żeby to się skróciło. Jak zróżniczkuję e do a razy u, to wyjdzie a, skróci się z tym 1 przez a i dostanę tę funkcję podcałkową, czyli to się zgadza. Taka jest całka z e do a razy u. No dobrze, no to wracamy do tej mojej całki tutaj. No i mogę napisać w takim razie, zgodnie z tym wzorem, który tutaj jest, że to będzie 1 przez ta stała, a ta stała to jest logarytm naturalny z dwóch. To jest jakaś stała. Nie wiadomo, ile to jest logarytm naturalny z dwóch. Mogę na kalkulatorze jakieś przybliżenie tego obliczyć. No to ileś jest. Ważne jest z naszego punktu, punktu widzenia, że to jest po prostu stała. No razy e do tego, co było, czyli u razy logarytm naturalny z dwóch. No i dodać jakaś dowolna stała c. No dobrze. No to wykonałem całkowanie. Teraz będę już tylko upraszczał to wyrażenie. Zacznę od tego, że przypomnę sobie, co to było E do U razy logaryt naturalny z dwóch. No to jest napisane tutaj. Teraz wrócimy do tego, co, od czego zaczęliśmy. Tutaj przy, zapisaliśmy 2 do potęgi U w ten sposób, żeby było łatwiej całkować. No a teraz już po całkowaniu możemy wrócić do tej postaci, która była tutaj. Czyli napiszę, że to się równa 1 przez logaryt naturalny z dwóch. 1 przez logaryt naturalny z dwóch razy po prostu 2 do potęgi u. 2 do potęgi u, no i dodać dowolna stała c. No i ostatni krok w naszym rozumowaniu polega na tym, żeby zauważyć czemu jest równe u. To znaczy żeby wrócić z powrotem do zmiennej x, dlatego że zaczęliśmy tutaj to całkowanie zmiennej x. No, i chcę mieć w wyniku również funkcję od x. No to muszę sobie tylko przypomnieć, co to było, i, co to było u. u to był logaryt naturalny z x. Czyli tutaj będę miał ostatecznie 1 przez logarytm naturalny z 2 razy 2 do potęgi u, a u to jest logarytm naturalny z x. No i dodać dowolna stała c. No i to jest ostateczny wynik. Ta całka, od której tutaj zaczęliśmy, jest równa tyle. To znaczy funkcja pierwotna do tamtej funkcji podcałkowej jest tutaj napisana. No i to jest wynik. No ale każde zadanie można rozwiązać na różne sposoby. No i tutaj szybciutko pokażę, jak można by to było zrobić inaczej. Czyli ta całka, którą miałem liczyć, to było coś takiego 2 do potęgi logarytm naturalny z x przez x, no i całka po dx. No i teraz ja to rozwiążę w ten sposób, że przekształcę tę funkcję podcałkową do zupełnie innej postaci. Zacznę od tego, że wezmę logarytm naturalny z x i zamienię tutaj podstawy, dlatego że jak mam logarytm w wykładniku, to aż się prosi, żeby tutaj zamienić podstawę tego logarytmu na logarytm o podstawie dwóch, żeby uprościć to wyrażenie. 2 do potęgi logarytm przy podstawie dwóch, to nam się uprości, będzie po prostu x. No to zamieniam na logarytm przy podstawie 2 z x, no i muszę podzielić przez logarytm przy podstawie 2 ze starej podstawy, czyli z e. Tyle nam mówi wzór na zamianę podstaw w logarytmie. Teraz ja skorzystam z takiej własności tutaj, że jak mam logarytm przy jakiejś podstawie A z liczby B, to to jest 1 przez logarytm o podstawie B z liczby A. Tutaj skorzystam z tej własności, po to, żeby ten logarytm w mianowniku zamienić. Ten tutaj w mianowniku zamienić na jego odwrotność. Czyli na logarytm. Przy podstawie E z dwójki. Tak to zamieniam zgodnie z tym wzorem, który tu jest na dolna pomarańczowo. Logarytm przy podstawie 2 z E zamieniam na odwrotność logarytmu przy podstawie E z dwóch. Na no co to jest logarytm przy podstawie E z dwóch? To jest po prostu logarytm naturalny z dwóch. Logarytm naturalny z dwóch. Dobrze, teraz wracam do tego, że tutaj miałem 2 do potęgi logarytm naturalny z x. Czyli napiszę, że to jest 2 do potęgi logarytm przy podstawie 2 z x razy logarytm naturalny z 2. No i mogę zapisać to jako potęgowanie, czyli 2 do potęgi logarytm o podstawie 2 z x do potęgi logarytm naturalny z 2. To wyrażenie jest równe po prostu xowi, czyli to jest po prostu x do potęgi logarytm naturalny z 2. Dobrze. Czyli tutaj w tej mojej całce mogę napisać, że to jest całka. Z x do potęgi logaryt naturalny z 2 podzielone przez x dx. no Jak tutaj mam funkcję potęgową, to po prostu te wykładniki się odejmują, czyli mam całkę z x do potęgi logaryt naturalny z 2 odjąć 1 po dx. No i teraz mogę to scałkować. Jak to scałkuję, to wyjdzie mi x w wykładniku o 1 większym. Czyli tutaj muszę dodać jedynkę do wykładnika, czyli to będzie logaryt naturalny z dwóch. I podzielić przez ten nowy wykładnik, czyli 1 przez logaryt naturalny z dwóch, no i dodać dowolną stałą c. No to to jest już wynik właściwie, ale żeby przekształcić go z powrotem do tej postaci, która była, to mogę znowu skorzystać z tego, co tutaj mam, czyli wrócić do, do tego, że to jest to samo co 1 przez logaryt naturalny z 2 razy 2 do logarytmu naturalnego z x, dodać stała c. No i widzimy, że to jest dokładnie ta sama funkcja, która wyszła nam poprzednio i tutaj jest w ramce.